miasto całkowicie opustoszało i bardzo dobrze, to znaczy, że ludzie poważnie biorą kwarantannę. Jezu. Grodzka. Zasięgu wzroku 6 osób. Zatłoczenie tego miejsca. Zatem do boju marsz. Większość rzeczy spożywczych, co prawda, przynoszą mi pod drzwi, ale niektóre trzeba kupić samemu, choćby też i po to, by zorientować się, że świat jeszcze w ogóle istnieje. Wszakże, wychodząc z domu, zachować należy wszelkie środki ostrożności. Szuwax do zabijania bakterii i wirusów przy sobie, rękawiczki na dłoniach, maseczka w kieszeni na razie, choć może być też na twarzy potem. No i samochodem. Nawet najmniejszy dystans. Cóż za ulga dla leniucha. Nadaję w tej chwili głównie z domu, no wyjąwszy ten wypad, w zasadzie zupełnie z domu. Wszakże nie dlatego, że tak chcę, dlatego, że jest taka konieczność. Odpowiadając na pytania tych miłych ludzi, którzy już zaabonowali mój kanał na YouTubie i pytają się, czy będą jeszcze podróże kulinarne, odpowiadam tak, będą, a kiedy? Któż to wie? Natychmiast, jak to tylko będzie możliwe. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Dźwiganie siat za kupami to dzisiaj jeden z niewielu dostępnych rodzajów aktywności fizycznej. Zatem dźwigajcie, ile możecie. Ale najlepiej dźwigajcie w samotności. Dźwiganie w samotności. Poezja dzisiejszego dnia.